Zdrowia! Jak kurczak przekroczył granicę do Kanady? W kanapce. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. No teraz ostatnio była jedna wielka afera w Toronto. Jest taka restauracja Chick-fil-A. Oni sprzedają właśnie filety takie z kurczaka w kanapkach. No i była wielka awantura, były opory, były protesty i tak dalej, i tak dalej. No ale pomimo wszystko jednak są kolejki do tego miejsca. Cała firma, która dzisiaj się nazywa Chick-fil-A, czyli filet, tak się wymawia, założyli w 1946 roku, no i dziwnie to się nazywało rusztkarła, to się Dwarf Grill, no rusztkarła, no dosyć kontrowersyjna nazwa na dzień dzisiejszy, no wiadomo, że niskorosłość, karłowatość, no to jest choroba spowodowana różnymi przyczynami, no ale zaczęło się to niedaleko Atlanty, w Georgii. Także oni, to była restauracja, w 1967 roku zmienili nazwę na Chick-fil-A. Cała historia to zaczęła się dlatego, że w 1961 roku właściciel zaczął używać garnka takiego wysokociśnieniowego, żeby właśnie usmażyć kawałki kurczaka. No bo w tym czasie McDonald's i Burger King, no Burger King, czyli ten hamburger, czyli kotlety mielone, i McDonald's też kotlety mielone, to były dwie firmy, które już sprzedawały kotlety mielone. No i człowiek, ten właściciel, starał się znaleźć coś nowego. Nie chciał wchodzić w hamburgery, nie chciał wchodzić w mielone mięso. To doszedł do wniosku, że kurczaki będą dobre. Kentucky Fried Chicken też tam już tam działały. No ale facet mówi, zacznę smażyć właśnie te kurczaki. No i ciekawa sprawa jest właśnie, on był południowym baptystą. I dlaczego to jest ciekawa sprawa? No bo oni są zamknięci. Oni są zamknięci w niedzielę, w Boże Narodzenie, w święto dziękczynienia, no z powodów religijnych. Biblia mówi, że pracuj 6 dni, a 7 dnia odpoczywaj. No i na tej zasadzie, on w zasadzie mówi, że trzeba odpoczywać, że pracownicy muszą odpoczywać, ludzie muszą odpoczywać, i zamiast biegać po sklepach, no to powinni pójść gdzieś tam do kościoła, do synagogi, do zboru, czy gdzie tam należą, no do zboru w jego wypadku, a nie pracować. I to jest podstawa. No i tu się troszeczkę zaczyna zazębiać właśnie ta religijna sprawa, że on, kiedy jeszcze żył, no to nie popierał homoseksualnych tych małżeństw czy tych związków. Dawał spore pieniądze dla organizacji, które popierały tradycyjną rodzinę, dawał pieniądze ludziom, którzy w zasadzie popierali rodzenie się dzieci w normalnych, takich tradycyjnych mążona rodzinach. Był przeciwko homoseksualizmowi. Powiedział, że po prostu Sodoma i Gomora zostały spalone, czy tam zamienione w sól. Nie, no to ci, co uciekali, to w słupy soli się zamienili, bo spojrzeli do tyłu, a Sodoma i Gomora chyba spłonęła. No i to te jego podstawy religijne właśnie doprowadzają do szału lewactwo. I w tym wypadku w Kanadzie, kiedy otworzyli w Toronto, lewactwo znowu szału dostało. W Kanadzie już dwa razy starali się otwierać w różnych miejscach, jakoś w obydwu wypadkach zamknęli, no ale teraz mają bardziej silniejszy plan. 6 września otworzyli przy ulicach Bloor i Yonge w downtown, czyli w Śródmieściu. No i były
potężne kolejki, były potężne kolejki, tam można się zastanowić, dlaczego Kanadyjczycy, powiedzmy, nie wsiedli w samochód, nie pojechali przez granicę zjeść sobie tego fileta z kurczaka, no, zamiast tego woleli stać w kolejce parę godzin. No i kto się pojawił? No oczywiście pojawili się wszyscy, całe lewactwo, bo to wojownicy o sprawiedliwość społeczną, całe te socjaliści, marksiści, antify, wszyscy środowiskowcy, ci co uwielbiają przyciskać się do drzewa, feministki się pojawiły, homoseksualiści się pojawili, wszyscy ci, którzy nie jedzą mięsa, czyli jarosze, wegetarianie i tak dalej, no to oni po prostu, całe lewactwo, to są te 4 czy 5 grup, no to oni po prostu z kijem przychodzą i chcą lać wszystkich innych, tych, którzy mają jakieś inne zdanie, niż oni mają te swoje zdanie. No, było wielu protestujących, tam jeden taki protestujący, Andrew Wheeler, to on jest edytorem, tam rysuje w kompanii komiksy, no to powiedział, że ludzie nie tylko jedzą te sandwiche, te kanapki z kurczakiem, ale oni jedzą te kanapki wrednie i perfidnie. No, wrednie i perfidnie. No, jak można jeść smaczną kanapkę wrednie i perfidnie? No, ale homoseksualista, on się nazywa queer, czyli ciota, można powiedzieć, no to w ten sposób to określa normalnych ludzi. No dzień protestu Kanadyjczycy, no to pokazali, czy ci ludzie zauważyli, że to są no spokojniejsi, powiedzmy, niż w Ameryce, jest bardziej tacy no spokojni, nie było mordobicia, nie było przewalanek, nie było szarpania się, nie było żadnych tam konfrontacji. Ludzie po prostu przechodzili przez nie tyle barykady, co to były labirynty, korytarze zrobione z tych protestujących. No i spokojnie przechodzili, nogę przestawiali przed tych, którzy nawet się kładli przy wejściu, no to nogę przestawiali, przechodzili, olewali ich. Było tam parę aresztowań i tak dalej, no ale było spokojnie, nie było, powiedzmy, walki. No ale to widać, jak to marksiści są w stanie zniszczyć biznes, bo socjaliści właśnie krzyczeli, że to jest wyzysk człowieka przez człowieka, tych pracowników, jarosze krzyczeli, że te mięso trzeba przestać jeść, feministki krzyczały, że też coś tam znalazły, środowiskowcy też znaleźli, że jakieś tam plastiki czy nie plastiki, homoseksualiści to właśnie, że dawali pieniądze, no i całe jedno wielkie zamieszanie. No ale przez ostatnie trzy tygodnie, no to w tym miejscu, w tej restauracji ciągle są kolejki, no i tam przychodzą i kupują biali, żółci, czarni, brązowi z Ameryki Południowej, z Azji Południowej, z Europy Północnej, w najróżniejszych ubraniach, w burkach, nie burkach, w myckach, w kapeluszach, w czapkach, bejsbolówkach i tak dalej, wszyscy po prostu idą i jedzą, no. W tym Toronto mają otworzyć niedługo jeszcze do końca roku w dwóch miejscach, no a później ma być 12 w różnych innych tych okolicach. No Kanada jest zdecydowanie bardziej socjalistyczna, bardziej liberalna. Teraz szczególnie ostatnio z tym wariatem premierem, który też tam plamy dał, no ale jednak nawet można powiedzieć na Kanadyjczyków, no to oni doszli do wniosku, czy tam pokazują, że nie twierdzą, że ludzie mają prawo do protestu, no i faktycznie mają, no ale przechodząc ponad tymi, którzy leżeli na tych chodnikach, pokazali, że nikt nie będzie im mówił na siłę, co mają jeść, gdzie mają jeść, gdzie mają chodzić i tak dalej, i tak dalej. Tak samo jak powiedzmy każdy normalny Amerykanin czy Europejczyk, tak? Chcesz sobie krzyczeć, to krzycz. Jak ja chcę zjeść, to nie dam
dałem się zagłuszyć. No i właśnie na tym to polega, żeby nie dać się zagłuszyć. Te bandy lewackie, te bandy marksistowskie, no to po prostu one chcą normalnych ludzi zagłuszyć. To jest terroryzm, to jest grupa terrorystyczna, szczególnie jeżeli Antifa, powiedzmy, pokazuje się w maskach z kijami jakimiś bejsbolowymi, z łańcuchami, no to nie jest demokracja. To nie jest demokracja. Kładzenie się tak samo przy wejściu legalnego biznesu, no to też nie jest demokracja. No ale ludzie decydują. Ludzie zadecydowali w swoich, w tym wypadku, poszli, kupowali, jedli, no i olewali, tak, także to jest jakiś, można powiedzieć, dialog, tak, to nie jest monolog, to jest jakiś dialog, ci się kładą, chcą pokazać, co uważają, a ludzie wychodzą i głosują portfelem, że chcą jeść. Zdrowia, subskrybujesz, dziękuję bardzo, nie subskrybujesz, też dziękuję bardzo. Serdecznie polecam. Tutaj jest guziczek do subskrypcji, można nacisnąć, dzwoneczek zin-zin o codziennych powiadomieniach. Polecaj, wysyłaj gdzie możesz, pisz pytania, pisz swoje komentarze, pisz swoje obserwacje, jeżeli możesz, ale najważniejsze, staraj się polecać. Ten film na 100% będzie zdemonetyzowany i to właśnie dzisiaj, poprzez to, że będzie wpisane Chick-fil-A. Do następnego.